Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, następny nowojorski komunista, włoski komunista, tym razem Bill de Blasio, major, czyli burmistrz Nowego Jorku, został mu pokazane drzwi i kopnięty został w tyłek. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Serdecznie zapraszam. Tyszeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyn-dzyn o codziennych powiadomieniach. Polecajcie, subskrybujcie, jeżeli możecie, no bez subskrypcji, bez polecania, bez komentowania. Kanał nie jest rozpoznawalny przez YouTube jako aktywny, jako ciekawy, także to wszystko pomaga. Ogólnie rzecz biorąc, kanał jest ścigany. No, subskrypcje rosną troszeczkę, wraca do 5300 subskrybentów i subskrybentek, tak jak było pół roku temu, bo dużo zostało skasowanych, no część ludzi nie wraca z powrotem. Także Bill de Blasio, no jeden oszukaniec komunista z CNN, drugi był gubernatorem Nowego Jorku. No, obydwaj okazują się, jak to zwykle socjaliści, demokraci, niezłymi łachudrami, no ale komunistami. Oni wszyscy są lewakami, milionerami. Teraz Cuomo, gubernator, zabrali mu 5000, każą mu oddać, bo napisał niby książkę, a książka była pisana w tym czasie, kiedy on był w rządzie. Ale wracając do Billa de Blasio, no tak jak nazwisko wskazuje, Włoch, no oni mają jakieś takie parcie, Włosi mieli parcie na prace rządowe. Irlandczycy to bardzo często 50-100 lat temu, jak przyjeżdżali, no to szli też do budżetówki, do straży pożarnej, do policji. Bardzo lubili policję z jakiegoś powodu. No Polacy no, nie wciągali się. No my Polacy jakoś szliśmy do fabryk, do rzeźni, pracowaliśmy ciężko. Następne pokolenia szły w kierunku jakimś tych nauk ścisłych, inżynierii, no trochę tam medycyny. Nigdy nie szliśmy w kierunku polityki z jakiegoś powodu. No wiadomo z jakiego powodu. No za socjalizmu, no to człowiek nieprzyzwyczajony był, żeby iść. No ale mówiąc o tych latach po II wojnie światowej, no to niestety ludzie tylko ciężko pracowali, zarabiali, starali się jakoś przeżyć. A Włosi wprost przeciwnie, wchodzili w tą budżetówkę. No ale teraz tych wszystkich Włosów, Cuomo i de Blasio, dwóch Cuomo i de Blasio wyrzucają. 8 lat Bill de Blasio był majorem, burmistrzem przez 8 lat. No i on w zasadzie no to był taki bardzo ostry socjalista, ostry lewak. On się ściskał z czarnym życiem, znaczy chodził na różne protesty antypolicyjne, chodził na wszelakie defilady homoseksualne, zawsze zwalczał. No i kogo zwalczał też? No zwalczał szkoły, te wszystkie takie prywatne, półprywatne. W Ameryce są szkoły czarterowe. No to jest szkoła czarterowa, no to jest taki hybryd pomiędzy szkołą państwową, publiczną, a szkołą prywatną. Jak to działa? No biorą pieniądze, no bo w Ameryce jest coś takiego jak podatek katastralny, także wszyscy właściciele nieruchomości płacą 1% rocznie od wartości rynkowej. Także to są spore pieniądze. No w Nowym Jorku, no to cały system nowojorski, to tam jest 1600 szkół. W Nowym Jorku jest 1600 szkół, 150 tysięcy pracowników, no pomiędzy odwoźnych do nauczycieli, poprzez ludzi w biurze i tak dalej, i tak dalej. 38 miliardów dolarów w budżecie, no to są spore pieniądze. Milion uczniów.
uczniów. Milion uczniów, milion studentów, z czego 660 tysięcy czarnych i brązowych, no a powiedzmy 300 z kawałkiem białych, tak? Także to jest, no Chińczyków trudno powiedzieć. No Chińczyków no też chyba jest z 5 może procent. No i te straty w szkołach, no szczególnie w nauczaniu wśród czarnych, no to większość czarnych, no to z wyliczeń czy tam z badań wynika, że każdy student, każdy uczeń to jest rok do tyłu. No biali są powiedzmy rok do przodu, ale nie rok do przodu, jest nie, parę miesięcy do tyłu, ale nie cały rok. No i czarni teraz się denerwują. No i wybrali teraz nowego burmistrza. De Blasio poszedł w odsiadkę. De Blasio, co on też robił? Też jak były wszelakie te konkursy na dzieci utalentowane, jak były jakieś tam olimpiady matematyczne, no to on to wszystko likwidował, dlatego że tam się nie zjawiali czarni, tam nie było czarnych i w Ameryce ogólnie to rozwiązaniem na wszystko, jeżeli ktoś gdzieś jakoś osiąga, no to jest to kasowane, dlatego że nie wszyscy osiągają i w ramach równości, że wszyscy mają być tacy sami, no to nic nie będzie osiągał. No to jest te chińskie te powiedzenie, że mak nie może wyrastać ponad zboże. No i to tak to wyglądało, że całe ma być zboże i każdy mak, który wyrośnie, to trzeba te makówki obcinać. No, przed makówkami to jeszcze były te ładne kwiaty, ale taka jest zawsze filozofia komunistów w ramach równości. No i w ramach tej równości w Nowym Jorku no większość ludzi już jest zmęczona tym wszystkim. Większość jego zamienili byłym oficerem policyjnym Eric Adams. No i Eric Adams wziął nauczyciela Davida Banks, który został dyrektorem całego kuratorium. Tak, także jest wziął się poważnie za szkołę. No on sam prowadził Akademię Orłów. I jak to wyglądało? No on po prostu patrzył gdzie, w których szkołach jest niedobór uczniów, gdzie nie ma, gdzie jest dużo wolnych sal, i on w ramach kuratorium szedł i mówił: ten budynek w tej dzielnicy, ta szkoła numer 129 powiedzmy, ma tam ilu studentów, czy ja mogę wziąć połowę tych sal, no i zrobić akademię. No i on brał akademię i brał tych część tych ludzi, tych dzieci z tej szkoły. Robił egzaminy wstępne takie, patrzył, okej, ci są lepsi, ci są utalentowani, to brał ich do tej swojej akademii, oferował przyjęcie tych dzieci z tych murzyńskich, czarnych i brązowych dzielnic. Mówią, kto jest dobry, to niech przychodzi tu, egzaminy. No i od razu w tych szkołach czarterowych, w tych jego Akademii Orłów, od razu się pojawiali lepsi, pojawiali się ci, którzy chcieli się uczyć, pojawiali się ci, których tam rodzice czy opiekunowie zawsze tłumaczyli, że największa inwestycja to jest szkoła, no i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie takie normalne, konserwatywne podejście, no to właśnie ci czarni zastosowali, no bo to nie trzeba być geniuszem, żeby dojść do wniosku, że jednak jest jakaś ta drabina, po której wszyscy się muszą wspinać, i obiecywanie, że wszyscy tam na końcu dostaną tą samą miskę zupy i ryżu, no to nie jest to prawda.
No i te szkoły czarterowe, ta Akademia Orłów w ten sposób działała. No i on osobiście wierzy, że te grupy mniejszościowe dostawały zawsze kopa, że były opuszczone i to kompletnie niepotrzebnie. Banks, nie tak jak de Blasio. De Blasio po prostu eliminował egzaminy, eliminował jakieś takie porównania, a Banks, no to właśnie mówi, że te wszystkie standardowe testy do tych szkół są bardzo potrzebne, no bo to robi jakiś większy balans, że po prostu naprawdę ci najlepsi wśród czarnych przychodzą, ci najlepsi wśród białych przychodzą, ci najlepsi wśród brązowych przychodzą i to się jakoś ustala i to jakoś balansuje w sposób dosyć naturalny. No, walczy z biurokracją. Walczy z biurokracją. Te 150 tysięcy pracowników na milion uczniów, no to jest jeden pracownik na 6 uczniów. No to jest dosyć sporo, nie? Jeden człowiek, jedna osoba, jeden mężczyzna, jedna kobieta na 6 studentów, także 38 miliardów to jest co dzielić, tak? 65% wśród czarnych i brązowych studentów nie osiąga nawet na takich standardowych testach, nie osiąga poziomu czytania i pisania tego, które powinni mieć w tych klasach. Także wszyscy czarni, no to się wściekają. Wszyscy się wściekają. No i ten nowy dyrektor to powiedział, że w zasadzie jak wszystkie te 150 tysięcy tych pracowników kuratorium by siedziało w domu, a uczniowie by chodzili do szkół i sami by coś robili, no to by było tak samo jak te 150 tysięcy chodzi do tej pracy. No, nie jest to dosyć przyjazne podejście, no ale ma rację. Związki zawodowe nauczycieli, no to jest ten goryl dwutonowy, goryl w sklepie, który dostaje po prostu szału. No i oni nie popierali tego Adamsa w czasie tych wyborów wstępnych, demokratycznych, no bo to nie jest ich człowiek, tak? On nie jest skorumpowany, on nie daje wszystkiego związkom zawodowym, on po prostu dba o uczniów, a to nie jest w najlepszym interesie nauczycieli. Instytucja nauczycieli dba o instytucję nauczycieli, a nie dba o studentów. No i to jest ze wszystkimi instytucjami. Te wszystkie instytucje przeradzają się w towarzystwo wzajemne adoracji, oni naokoło siebie wymieniają się komplementami, a tą robotę, którą powinni wykonywać, no to w zasadzie nie wykonują, także no można być troszeczkę mniej optymistycznym co do jego przyszłości, no ale dużo się zmieni. No, pierwszym takim testem na tym, co się będzie zmieniało, no to będzie się zmieniało, czy te szkoły czarterowe będą otwierane. Dlaczego to jest takie ważne? No, jak Bloomberg. Bloomberg, no to jest ten od telewizji, od radia, od milioner. To za jego czasów to było tak, że otworzyli za jego rządzenie otworzyli 150 tych szkół półprywatnych, czyli mniej więcej 30 na rok, a za de Blasio otworzyli 59 w ciągu pierwszych 5 lat, także to było 12 na rok. Także de Blasio kompletnie nie chce otwierać tych akademii dla orłów. No dlaczego? No dlatego, że tam nie ma związków zawodowych nauczycieli. Tam po prostu rodzice płacą trochę więcej. No, normalnie rodzice nie płacą nic za szkoły publiczne. Kuratorium musi płacić część pieniędzy do tych szkół czarterowych, a rodzice płacą ekstra jeszcze za to. No to można by powiedzieć, że to są takie korepetycje
na steroidach, tak, tak, że rodzice chcą, żeby ich dzieci się uczyły bardziej, no ale nie chcą tracić nic z tego, co płacą w podatkach katastralnych, tak, także to jest taki hybryd, taka kombinacja, który działa. No druga sprawa, czy Adams, czy ten nowy burmistrz będzie potrafił znaleźć miejsca w Nowym Jorku. No de Blasio, nawet jeżeli były znajdowane jakieś szkoły, które były wypełnione uczniami tylko w połowie, no to de Blasio po prostu zakazywał dawania zezwolenia czy licencji, żeby otwierać szkołę w takim budynku. No i to wszystko zdychało. Także demokrata, socjalista de Blasio działał przeciwko ludowi pracującemu miast i wsi. Tak? A wszystko w imię równości, wszystko w imię tego, że nie może być rasistowskie, wszystko w imię tego, że każdy powinien mieć takie same wyniki, także każdy powinien dostawać piątki i czwórki, że nie może być lepszych i gorszych i tak dalej, i tak dalej. Tak, także to jest, także to jest makabra. 150 tysięcy pracowników, no spora liczba. Jeżeli tak się popatrzy, różnice pomiędzy tymi studentami. No, wyniki są takie, że ci studenci, którzy tam mają słabe wyniki w tych dzielnicach, w tych lokalnych szkołach, a dostają się do tych Akademii Orłów, no to bardzo często przekraczają wynikami ci brązowi, czarni, przekraczają wynikami tych białych. Także to jest porównywalne. No i to jest opłacalne. No i to jest najważniejsze dla moralności, do jakiegoś zrozumienia całego systemu. No czarni i brązowi nie są nienormalni, oni widzą, co się dzieje. No bardzo dużo z tych ambitnych ludzi wie, że oni są rolowani, że oni są wykorzystywani, że zostali oszukani przez ostatnie 60 lat. Komuniści, socjaliści, demokraci używają ich jako mięsa armatniego, no albo można powiedzieć, dają im tą kiełbasę wyborczą. Także ten wybór Bidena, ten oszukany wybór Bidena, no bo teraz już nie ma dwóch zdań, te 80 milionów, no to widać, że to nie mogło być tylu nienormalnych, żeby wybrało Bidena. To jest wszystko tam podejrzane, także teraz będzie jedna wielkie trzęsienie ziemi w 2022 w wyborach międzyprezydenckich i w wyborach 2024. Dużo czarnych i brązowych jeszcze więcej się po prostu obudzi. Oni zrozumieli, że po prostu są ciągnięci na sznurku jak stado baranów. Dużo ludzi, finansistów nawet, biznesmenów. Bloomberg sam w sobie powiedział, że da około 800 milionów dolarów na te szkoły czarterowe. Część, inni filantropiści prowadzący najróżniejsze tam biznesy też powiedzieli, że dadzą spore pieniądze dla utalentowanych i tych uczniów z niektórych tych dzielnic. Także to wszystko idzie w dobrym kierunku. Wszyscy się budzą. Rok, półtora roku rządzenia Bidena pokazał nagość tego króla. No i pokazał, że te 60 lat oni szykowali się na zabranie wolności amerykańskiej. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek z innymi o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Przekaz dla normalnych. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, na jakimkolwiek kontynencie świata, głosujcie na normalnych. No widzicie, co w Nowym Jorku, co się działo. 90% demokratów zaczynają się burzyć. Także
Trzaskowskiego z tej śmierdzącej Wisły w Warszawie, też prędzej czy później kopną go w tyłek. Przekaz dla socjalistów głosujących dla Bidena. No widzicie, Nowy Jork się budzi, najwyższy czas, żebyście się i wy zaczęli budzić. Patrzcie się na podatki, patrzcie się na inflację, patrzcie się, ile płacicie za swoje jedzenie, za wszystkie swoje rzeczy. Czarni i brązowi się budzą, także najwyższy czas, żeby Polacy, którzy wyrośli w socjalizmie PRL-u, też się zaczęli obudzić i zaczęli myśleć normalnie. Zdrowia dla normalnych!